Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o wynikach producentów i przetwórców zbóż w pierwszej połowie tego roku. W studiu witam Jakuba Czugałę, analityka sektora Food and Agribanku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wysokie ceny zbóż w kraju i za granicą przełożyły się na sytuację producentów zbóż i przetwórców? Tak, no jeśli chodzi o producentów zbóż, to przełożyły się rzecz jasna pozytywnie, tak, ponieważ byli w stanie za tę samą ilość wyprodukowanego ziarna, którego swoją drogą było w zeszłym roku sporo, no bo mieliśmy najwyższe zbiory w historii, uzyskać przeciętnie wyższą cenę, co wiązało się z tym, że generalnie widzieliśmy wzrost przychodów i wyników również osiąganych przez te przedsiębiorstwa. To po części jest związane ze wzrostem eksportu ziarna z Polski. To właściwie dotyczyło wszystkich gatunków zbóż. To właściwie w 2020 roku ten eksport był większy niż łącznie w latach 2018-2019, a w tej pierwszej połowie 2021 roku widzieliśmy rok do roku jeszcze dalszy wzrost o 3,5%. On jest związany z tym, że ten ubiegły rok był bardzo korzystny w Polsce, a wręcz przeciwnie w Unii Europejskiej i na Ukrainie, gdzie zbiory były jednymi z najniższych w ostatnich latach. W związku z czym no, brakowało tego ziarna na tamtych rynkach i to spowodowało wzrost eksportu ziarna z Polski. A jak wysokie ceny zbóż przełożyły się na marże? Tak, no jeśli chodzi o przetwórców, no to dla nich to już jest koszt, a nie przychód, tak? W związku z czym to przełożenie się nie było tak pozytywne, to był wzrost kosztów, który nie zawsze ci producenci byli w stanie dalej przenieść na swoich odbiorców. Widzieliśmy w sektorze przetwórstwa, w sektorze młynarskim, mimo 6-procentowego wzrostu przychodów, w sumie zakumulowane EBITDA spadła około 4%, w związku z tym, że około 1 punkt procentowy spadła przeciętna marża w tych przedsiębiorstwach. A jak bieżąca sytuacja wpłynęła na osiągnięcia sektora piekarniczego? To jest sektor, który razem z cukiernictwem sobie radzą generalnie dużo lepiej, jeśli chodzi o marżowość. Tam ta marżowość jest dużo wyższa, najczęściej wynosiła około 14% i tak było również w pierwszej połowie bieżącego roku. Ogółem rok do roku ta marża spadła tylko o 0,2 punktu procentowego, w związku z czym widzimy, że no właściwie ona się utrzymała na podobnym poziomie. To obserwujemy na przykład w sklepach, ponieważ według danych GUS ceny chleba w sierpniu bieżącego roku versus sierpień 2020 no są o prawie 7% wyższe, w związku z czym widać jest, że no, to co widzimy w sklepach, bardzo wiele produktów żywnościowych i nie tylko drożeje, no i to jest jedna z tych przyczyn, to są te wyższe ceny surowców, za które ostatecznie płacą konsumenci. Ceny zbóż mają również dominujący wpływ na producentów pasz, które w drugiej połowie ubiegłego roku musiały zejść z części swoich marż. I teraz pytanie, czy one powróciły do wartości sprzed roku? Widać jest, że to się nie udało. Te marże są około 1/4 niższe niż były w pierwszej połowie 2020 roku. To z jednej strony wynika z tego, że wtedy faktycznie te marże były wysokie, więc mamy efekt wysokiej bazy. No ale również no, to jest jednak bardzo, bardzo duży spadek, który jest związany z wyższymi kosztami surowca. Oczywiście w przypadku branży paszowej to jest istotne jest nie tylko to, co się dzieje na rynku zbóż, ale również na rynku mięsa, na rynku odbiorców tych pasz. A on miał swoje problemy, głównie jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku, w związku z czym no, przedsiębiorstwa paszowe musiały trochę zwlekać z podwyżkami cen pasz, no i to się ostatecznie odbiło na ich dalszej dochodowości. To, co jest na plus, to to, że widać jest, że coraz większy jest eksport pasz z Polski. Przeciętnie w 2019 roku, w pierwszej połowie, przedsiębiorstwa paszowe miały około 10% przychodów z działalności eksportowej. Potem było około 13% w ubiegłym roku, w tym roku już 16%, więc widzimy to, że polscy producenci są w stanie część produkcji również wysyłać za granicę, gdzie zazwyczaj mają możliwość uzyskiwania wyższych dochodów. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście z nami. Do zobaczenia.